12 minut. Miałem tylko 12 minut, żeby uratować swoje życie. To była ostatnia wiadomość, jaką dostałem od nieznajomego numeru. Myślałem, że to jakiś żart albo pomyłka, więc zignorowałem ją i wróciłem do oglądania filmu. Nie zwracałem uwagi na to, że zegar na ścianie zaczął tykać głośniej i szybciej. Po 5 minutach zadzwonił telefon. To był ten sam numer. Z ciekawości odebrałem. Słyszałem tylko przeraźliwy krzyk i słowa: pozostało ci 7 minut. Zdenerwowałem się i zapytałem, kto to jest i co chce ode mnie. Nie dostałem odpowiedzi, tylko kolejny krzyk i sygnał zajętości. Sprawdziłem numer w internecie, ale nic nie znalazłem. Byłem pewien, że to jakaś głupia próba zastraszenia mnie. Po kolejnych 2 minutach zadzwonił dzwonek do drzwi. Pomyślałem, że to może kurier albo sąsiad. Poszedłem otworzyć, ale nikogo nie było. Zobaczyłem tylko kopertę z napisem: pozostało ci 5 minut. W środku była fotografia mojej rodziny z krwawymi śladami i napisem: już ich nie zobaczysz. Zdruzgotało mnie to. Nie wiedziałem, co się dzieje i co mam zrobić. Zadzwoniłem na policję, ale nikt nie odebrał. Zadzwoniłem do mojej żony, ale też nie odebrała. Zaczynałem panikować. Po minucie usłyszałem huk. To była eksplozja w moim samochodzie na parkingu. Zobaczyłem, jak płonie i jak ludzie uciekają. Poczułem strach i bezsilność. Ktoś chciał mnie zabić i nie miałem pojęcia, dlaczego. Zadzwonił telefon. To był ten sam numer. Odebrałem i usłyszałem: pozostało ci 3 minuty. Spytałem, kim jest i czego ode mnie chce. Usłyszałem tylko śmiech i słowa: to ja, twój najlepszy przyjaciel. Nie mogłem w to uwierzyć. To był głos mojego przyjaciela, z którym znałem się od dzieciństwa. Pytałem go, dlaczego to robi i co mu się stało. Nie odpowiedział, tylko powiedział: pozostało ci 2 minuty. Zrozumiałem, że nie mam szans na ucieczkę. Byłem w pułapce. Zapytałem go, co mu zrobiłem, że mnie nienawidzi. Powiedział: nic. Po prostu chciałem się zabawić. Pozostała ci 1 minuta. Zacząłem płakać i błagać o litość. Nie pomogło. Powiedział: pozostało ci 10 sekund. Odliczał: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I wtedy usłyszałem, jak mówi: żartowałem. To była tylko zabawa. Nie martw się, nic ci nie zrobię. Jesteśmy przecież przyjaciółmi. I się rozłączył. Odwróciłem się i zobaczyłem go za mną. Miał w ręku nóż i uśmiechał się szaleńczo. Powiedział: a teraz na poważnie. I zadał mi śmiertelny cios.